panie pośle do Parlamentu Europejskiego, wszyscy szanowni państwo. Dobrze, że takie targi się odbywają, bo powinniśmy nie tylko o żywności mówić, ale również kontaktować tych, którzy jej obrotem, przetwórstwem i obrotem się zajmują. To jest biznes tak jak każdy inny, ale może nawet i wartościowszy, ponieważ dotyczy tego, czego jeszcze jak na razie w inny sposób na świecie wytworzyć nie można. Dotyczy żywności. Świat potrzebuje żywności. Oczywiście niesprawiedliwości na tym świecie, które sprawiają, że parę miliardów ludzi na świecie głoduje, a bogaty świat to toleruje i akceptuje, nie powinny mieć miejsca, ale my wielkiego wpływu na to nie mamy. Dlatego rozmawiamy o wymianie żywnością wśród tych krajów, które są tym zainteresowane, które również dysponują możliwościami. Dla Polski sektor żywnościowy jest jednym z najważniejszych. Eksport polskiej żywności rośnie bardzo dynamicznie. Państwo doskonale wiecie, w ubiegłym roku zbliżył się do 30 miliardów euro. Mamy korzystną nadwyżkę eksportu nad importem. Jestem przekonany, że polska żywność, co do której mamy przekonanie, że jest żywnością dobrej, wysokiej jakości, będzie na świecie, na tych szczególnie chłonnych rynkach w dalszym ciągu obecna i będzie się jej obecność rozwijała. Ale przecież trzeba również dostrzegać to, co się dzieje w ostatnich tygodniach. Ogromny światowy, już nie tylko europejski, hejt przeciwko polskiej żywności. Krytykowanie jej jakości, podważanie zaufania do tej żywności. Powodem, przyczyną były szczęśliwie incydentalne sytuacje nagłośnione przez media. Nie mam pretensji do mediów. Mam uwagę do tego, co się po tym incydentalnym wypadku wydarzyło. Nakręcenie spirali niechęci do polskiego mięsa, już nie tylko wołowiny, ale wieprzowiny, drobiu, ba, do całej polskiej żywności, jest elementem różnych wojen handlowych, które się na świecie również w obszarze żywności toczą. Natomiast my musimy z jednej strony uczynić wszystko, co jest możliwe, by nadzór nad bezpieczeństwem żywności był niekwestionowany przez kogokolwiek. Chociaż trudno sobie wyobrazić, myślę, że każdy z nas jest realistą, że przy obrotach milionów ton żywności nie będzie problemu w transporcie, w popsuciu chłodni, w różnego rodzaju sprawach, które trzeba poprawiać, jeżeli miały znamiona zamierzonych działań eliminować, ale nie wolno pozwolić na masywne psucie wizerunku polskiej żywności. To jest praca dla nas wszystkich. Promujemy tę żywność, idzie nam to coraz lepiej, te wyniki eksportu o tym świadczą, szukamy nowych rynków. Nie jest to łatwe, bo te rynki dysponujące pieniędzmi są rynkami generalnie nasyconymi. Nie jest łatwo wejść na nowe rynki. Niektórym się wydaje, że zdobycie kolejnych rynków to tylko od determinacji i aktywności zależy. Nie. Tam trzeba kogoś często wypchnąć z tego rynku, żeby samemu się zainstalować. To są te procesy złożone, które wspólnie administracja z sektorem, z organizacjami sektora żywności musi, powinna rozwiązywać i jak sądzę, dziękuję wam za współpracę, czynimy to w miarę sprawnie. Oczywiście jeszcze wiele rzeczy można poprawić. Tu zapewne nie czas i miejsce, by o tym mówić, ale ja chcę jednak dwoma zdaniami ten temat dotknąć. Produkcja żywności to jest łańcuch od rolnika do konsumenta. To jest łańcuch, w którym jest niezbędne sprawiedliwe podzielenie zysku i marż. Sprawiedliwe podzielenie między wszystkimi ogniwami tego łańcucha. W Polsce nie ma sprawiedliwego podziału w całym łańcuchu. Rolnicy są producentami surowca najgorzej opłacanymi,
a korzyści na produkcji surowca w Polsce czerpią wszyscy następni w ogniwach. To musi się zmienić. Nie wolno dopuszczać do takiego traktowania polskich rolników. I klucz do tego jest w waszych firmach i w waszych organizacjach. Tłumaczenie wszystkiego globalną grą i konkurencją nie znajduje wytłumaczenia w bardzo szczegółowych analizach ekonomicznych, również powiązań w całym łańcuchu. Dlatego o tym również chcę powiedzieć. Wymagajmy od rolników wysokiej jakości surowca, produkowanego w sposób powtarzalny. Surowca najwyższej jakości. Realizacji wdrażania wszystkich norm Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Kontrolujmy to. Rozwijajmy produkcję surowca w Polsce, ale uczciwie i sprawiedliwie podzielmy się z rolnikami również zyskiem z całego łańcucha. Serdecznie was do tego zachęcam. Dziękuję za zaproszenie. Za chwilę w panelu dyskusyjnym będę rozwijał niektóre wątki, o których tutaj tylko bardzo króciutko wspomniałem. Dziękuję.